Witam serdecznie. Tu Adam Jurkiewicz i chciałbym w naszym samouczku dzisiaj pokazać takie podstawowe kwestie związane z programem Open Sankor, ponieważ ostatnio nauczyliśmy się już, jak go uruchamiać i jak go zamykać, no to teraz chciałbym, abyśmy przeszli dalej. Więc cóż, uruchamiamy Open Sankor. W najprostszej postaci mamy tutaj pustą białą tablicę. Jako nauczyciel możemy wykorzystać to po prostu do pisania. Najzwyklej w świecie możemy wziąć piórko i coś sobie tutaj narysować. Możemy narysować kwadrat, możemy narysować kółeczko. Możemy spróbować również napisać słowo temat. O, to nie jest proste wykorzystując myszkę, ale mam nadzieję, że jakoś podołam temu zadaniu. Temat. O, proszę bardzo. W ten sposób możemy mieć naszą tablicę. Możemy oczywiście zmienić kolor i pisać innym kolorem. Możemy również wybrać sobie kolejne narzędzie, jakim jest gumka. I gumką możemy coś zmazać. Na przykład spróbujemy zmazać, o, tutaj taką wielką gumką. Wielkość gumki również możemy tutaj zmieniać. Może być ona dosyć mała. I w ten sposób możemy tylko częściowo wycinać elementy. O, a może być troszkę większa. I w ten sposób będzie nam dużo prościej to robić. Oczywiście to są takie najprostsze rzeczy i w sumie nie o nich chciałbym tu mówić. No, to sobie coś narysujemy. O, nie wiem, co to nawet jest. Chciałbym natomiast powiedzieć, że przecież w normalnej pracy, kiedy mamy tablicę, no to musielibyśmy teraz to wszystko zetrzeć, żeby móc napisać coś nowego. Otóż w przypadku programu Open Sankor mamy dużo bardziej prostą sytuację. Możemy dodać stronę. Proszę spojrzeć, tutaj mamy taki znacznik strony plus dodajemy sobie stronę. W tym momencie uzyskujemy kolejną pustą stronę. I co możemy? Możemy na niej znów coś sobie narysować. Oczywiście moje przykłady są takie, że rysuję bardzo proste linie, bo nie jestem uzdolniony plastycznie. Natomiast wy normalnie możecie rysować co chcecie. Ok, ale namalujemy sobie to. Tu powstanie nam, powiedzmy, pies. Dajmy na to, niech to będzie pies, tu będzie miał ucho. O. Ok, no to kolejna strona. Plus i mamy kolejną stronę, ale tym razem nie podoba nam się kratka. Możemy wybrać sobie tło zupełnie inne, na przykład czarne. I wówczas, proszę spojrzeć, kolory nam się zmieniają. Są zupełnie przeciwstawne. Więc możemy sobie czerwonym kolorem na czarnym tle coś namalować lub białym. O, tak. I możemy kolejną rzecz wziąć, ciekawą. Tutaj mamy takie narzędzie, które nazywa się wyróżnienie. Wyróżnienie, proszę spojrzeć, daje nam znów inne kolory, ale to jest taki flamaster, którym możemy sobie, na przykład biorąc dużo szerszą linię, o, zrobić takie podkreślenie. No dobrze, co teraz mamy? Mamy zatem trzy kolejne tablice, ale właśnie chcielibyśmy coś powiedzieć na temat tego, co rysowaliśmy na pierwszej tablicy. Proszę spojrzeć, tutaj mamy przyciski wstecz, cofa nam nasze tablice. Mamy znów podkreślenie, grubą linię, kolor, tym razem weźmy niebieski i podkreślamy nasz temat. I idziemy z powrotem do naszej ostatniej tablicy. Spójrzcie, jakie to proste. Kilka tablic, na każdej możemy w dowolnym momencie dowolną rzecz narysować. Tutaj mamy jeszcze dalsze narzędzia. Mamy na przykład takie narzędzie jak rysuj linię. I możemy dosyć prosto, prostą linijkę sobie narysować. O, i kolejna strona, kolejna linia. Tutaj w kolorze białym. Możemy dodać kolejną stronę. Znów zmienić jej tło, na przykład tym razem na kratkę. I możemy sobie nasze linijki rysować. W tej chwili powstał nam trójkąt. Nawet chyba prawie, że prostokątny.
Cóż, może mi się udało, dorysujemy mu zatem tutaj znak kąta prostego. Będziemy mieli piękny trójkąt. Tak, to jest takie dosyć proste. Ok, ale teraz mamy chęć bądź potrzebę zapisania tej naszej pracy, tych naszych stron w postaci pliku, tak, aby można było to później na przykład wysłać poprzez e-mail do ucznia, którego nie było na lekcji. Jak to zrobić? Otóż, proszę Państwa, tutaj mamy coś takiego jak dokumenty. Tutaj w prawym górnym rogu ekranu mamy dokumenty, przejdę teraz do nich i cóż mamy? Otóż mamy tutaj wszystkie nasze sesje z programem OpenSanctor. Wszystkie. Jeśli kiedykolwiek pracujemy, coś rysujemy, jest to zapamiętywane z dokładną datą i godziną. W ten sposób widzimy właśnie nasze strony, które bardzo uczciwie narysowałem przed chwileczką. Widzę również stronę, którą rysowałem jakiś czas temu. Jeszcze starszą stronę. Jeszcze starszą stronę. I jeszcze starszą stronę. Do każdej z tych stron mam dostęp. I co mogę zrobić z taką stroną? Proszę spojrzeć, mam funkcję eksportu. Tutaj. Tutaj mogę wyeksportować lub do formatu OpenSanctor, tak, aby te moje strony przenieść do innego programu OpenSanctor na inny komputer. Mogę również opublikować to w sieci WebSanctor. O tej sieci powiem później. Nas interesują dwie ostatnie rzeczy. Eksportowanie do formatu PDF lub do formatu IWB. IWB to taki międzynarodowy format wymiany danych między tablicami interaktywnymi. Tym również zajmiemy się później. W tej chwili skupmy się na formacie PDF. Myślę, że formatu PDF nie muszę nikomu tłumaczyć. Wykonuję eksport do formatu PDF. W tym momencie otwiera mi się okienko, gdzie mogę wskazać katalog, w jaki chcę zapisać. OK, chcę zapisać w dokumentach. I nasz plik nazywa się dzisiejszą datą, godziną. Zrobię zachowaj. Eksportowanie zakończone powodzeniem. W ten sposób mamy zapisaną naszą pracę. Teraz zakończę program OpenSanctor. Oczywiście tutaj robimy sobie zamknij. I uruchomię menadżer plików. I pokażę Państwu, że w naszych dokumentach pojawił się właśnie nasz plik. Tak? Teraz uruchomię przeglądarkę dokumentów PDF i mogę pokazać, o, powiększymy ją na pełen ekran, że wszystko, co stworzyliśmy, mamy tutaj ładnie rozrysowane. Oczywiście, aby można było to łatwo drukować, kolor czarny tła został zamieniony na biały i możemy bardzo ładnie i bardzo łatwo wydrukować to sobie na kartce papieru. To bardzo ważne, ponieważ jeśli ktoś chciałby to wydrukować i uczyć się z tego, to ma ułatwione zadanie. To tyle na drugiej lekcji. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że szkolny remix Ubuntu, wolne i otwarte oprogramowanie i OpenSanctor, również wolne i otwarte oprogramowanie, będą przydatne Waszej pracy. No i mam nadzieję, że w następnych lekcjach również czegoś ciekawego się dowiecie. Dziękuję serdecznie.